But we'll do a short class. Zrobimy teraz krótki wykład. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Entanglement and Fruitive Activities. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 3, rozdział 28, zatytułowany Uwikłanie w czynności karmiczne. And text number 29. Mamy tekst 29. So in the previous, yesterday's class, very wonderful purport by Śrīla Prabhupāda telling us about the importance of accepting the śāstra. We wczorajszym wersecie mieliśmy bardzo wspaniałe znaczenie Śrīla Prabhupāda mówiące nam o ważności przyjmowania siostr. You can refer to this if people say, oh, we're not interested in the books, we want, you know, from the heart. Możemy się do tego odwoływać, kiedy ludzie będą nam mówić, że nie jesteśmy zainteresowani książkami. My chcemy po prostu to od serca. Chaitya Guru. There'll come a day when you're seeing Krishna face to face, you don't have to make reference to the book, but otherwise, from this side, Prabhupada was always referring to the Shastra for reference. Nadejdzie taki dzień, kiedy będziesz widzieć Krishnę w swoim sercu i nie będziesz musiał się odnosić do siastr, ale do tego, czy jakby do tego momentu, czy poza tym, Śrīla Prabhupada zawsze się na nie powoływał. He could have spoke from realization, and sometimes he did, but generally he would always bring a reference through his purports and when he was speaking also. On mógł po prostu mówić z tego, co sobie uświadamia i czasami tak robił, ale generalnie w tym, co mówił i również w tym, co pisał, zawsze odnosił się do pism. He would say something, then he would refer to the Shastra. Krishna said. On mówił coś i później odnosił się do siastry, że Krishna mówi, że because shastra is our authority. Dlatego, że siastry są naszym autorytetem. Especially Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Szczególnie Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Brahma Samhita. Brahma Samhita. Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Nectar Devotion. Nektar Oddania. So that's, we should say, not just my idea, but it always comes back to the authority. Więc powinniśmy mówić nie mój, że tak powiem, ja myślę, moja idea, tylko że zawsze powinniśmy odwoływać się do autorytetu. Tekst 29. Yata mahanam rupas. I put 30 on the board. That's okay. Trivita pancha vidaya, vidasavara, ekadasa vidastasya vaptur ananda jagat yataha. Translation. From the total energy, the Mahatattva, I have manifest the false ego, the three modes of material nature, the five material elements, the individual consciousness, the 11 senses, and the material body. Similarly, the entire universe has come from the Supreme Personality of Godhead. Tłumaczenie. Z ogólnej sumy energii Mahatattva stworzyłem fałszywe ego, trzy siły materialnej natury, pięć elementów materialnych, indywidualną świadomość, 11 zmysłów i materialne ciało. Podobnie od Boga, najwyższej osoby, pochodzi cały wszechświat. So, material energy. Why do we even have to have material energy? Więc materialna energia. Dlaczego w ogóle musimy mieć materialną energię? Because, just like if we build a city, we make a prison house also. Dlatego, że tak jak kiedy budujemy miasto, to w mieście budujemy też więzienie. And the police are there. I policja jest tam. Because we know some people will break the law. Bo wiemy, że niektórzy ludzie będą łamać prawo. So similarly, in the spiritual side, we have independence, so we can break the law if we want. I podobnie na duchowej stronie mamy niezależność. Jeśli chcemy, możemy łamać prawo. Break the law means due to false ego we put ourselves in the center.
Łamać prawo to znaczy, że powodowani fałszywym ego stawiamy siebie w centrum. We don't belong in the center. We don't deserve to be in the center. To nie jest nasze miejsce i na to nie zasługujemy. But we think because of false ego, yes, let me be the greatest. Ale myślimy z powodu fałszywego, że tak, ja chcę być największy. And this permeates the whole material atmosphere. I to jest to przenika całą materialną atmosferę. Therefore, there's always jealousy, envy, and trying to dominate. I dlatego jest zawsze zazdrość, zawiść, próby dominowania. And feeling happy when we succeed in dominating someone or something. I odczucie szczęścia, kiedy uda nam się kogoś lub coś zdominować. And we try to do the same thing with the truth. We try to dominate the truth. I staramy się robić to samo z prawdą. Staramy się dominować nad prawdą. But the truth happens to be a person, and he won't allow us to dominate him. Ale tak się składa, że prawda jest osobą i on nam na to nie pozwoli. So he creates the material world. Okay, you want to dominate. You come here and you can imagine that you're dominating. Dlatego tworzy materialny świat, że chcesz sobie wyobrażać, że nad czymś władasz, panujesz. Dobrze, przyjdź tutaj i możesz to sobie wyobrażać. But actually the material energy is dominating you because you're under her laws. Ale tak naprawdę materialna energia, ona dominuje nad tobą, bo znajdujesz się pod jej prawami. The Krishna conscious movement is trying to awaken us to our real nature. Więc ruch świadomości Krishna stara się rozbudzić nas do naszej prawdziwej natury. Report: the Supreme Lord is described as Mahatpada, which means that the total material energy known as the Mahatpada is lying in his lotus feet, at his lotus feet. Najwyższy Pan jest opisany jako Mahatpada, co oznacza, że cała energia materialna znana jako Mahatattva spoczywa u jego lotosowych stóp. The origin or the total energy of the cosmic manifestation is the Mahatattva. From the Mahatattva, all other 24 divisions have sprung, namely the 11 senses, including the mind, the 5 sense objects, the 5 material elements, then consciousness, intelligence, and false ego. The Supreme Personality of Godhead is the cause of the Mahatattva, and therefore, in one sense, because everything is an emanation from the Lord, there is no difference between the Lord and the cosmic manifestation. Mahatattva is źródłem całej sumy energii manifestacji kosmicznej. Z Mahatattwy rozwinęły się wszystkie inne 24 grupy, mianowicie 11 zmysłów, łącznie z umysłem, 5 przedmiotów zmysłów, 5 elementów materialnych, a następnie świadomość, inteligencja i fałszywe ego. Przyczyną Mahatattwy jest Bóg, najwyższa osoba. I dlatego w pewnym sensie, jako że wszystko jest emanacją najwyższego Pana, nie ma różnicy między Panem a manifestacją kosmiczną. So this is Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, Achintabheda Vedatattva. Everything is one with the Lord, but also different. I to jest filozofia Pana Chaitanya Mahaprabhu, że wszystko jest jednym z Panem, ale jednocześnie też On jest odmienny. And we emphasize the difference. I my podkreślamy tę odmienność. Therefore the Acharya, something like Madhvacharya, is saying it's not all one. I dlatego Madhva Acharya, on tak pokazywał, że nie wszystko jest jedno, że są dwie rzeczy. Jest Pan i są żywe istoty. But the Mayavadis, they say, no, everything is one. Ale Mayavadi, oni mówią, nie, wszystko jest jedno. So Lord Chaitanya has synthesized that to make it one and different. I Pan Chaitanya to połączył, żeby tak, że wszystko jest i jednym, i odmiennym. This microphone is also Krishna. But it's not directly Krishna's, Krishna's energy. Ten mikrofon też jest Krishna, ale to nie jest Krishna bezpośrednio, to jest jego energia. So there's no difference between the Lord and the cosmic manifestation, but at the same time, the cosmic manifestation is different from the Lord. Nie ma różnicy pomiędzy Panem a stworzeniem kosmicznym, ale jednocześnie to stworzenie kosmiczne jest różne od Pana. The word svarat is very significant here. Svarat means independent. The Supreme Lord is independent, and the individual soul is also independent. Although there is no comparison between the two qualities of independence, the living entity is minutely independent, and the Supreme Lord is fully independent.
Bardzo ważne jest tutaj słowo Svarat. Svarat oznacza niezależny. Najwyższy Pan jest niezależny i również niezależna jest dusza indywidualna. Jednakże nie można porównać tych dwóch cech niezależności, jako że żywa istota jest niezależna w stopniu znikomym, podczas gdy Najwyższy Pan jest całkowicie niezależny. As the individual soul has a material body made of five elements, and the senses, the supreme independent Lord similarly has the gigantic body of the universe. Tak jak indywidualna dusza ma materialne ciało składające się z pięciu elementów i zmysłów, tak Najwyższy, niezależny Pan ma potężne ciało Wszechświata. The individual body is temporary. Similarly, the entire universe, which is considered to be the body of the Supreme Lord, is also temporary. And both the individual and universal bodies are products of the Mahatattva. Indywidualne ciało jest tymczasowe, podobnie również tymczasowy jest cały Wszechświat, który uważany jest za ciało Najwyższego Pana. I zarówno ciała indywidualne, jak i ciała kosmiczne są produktami Mahatattwy. One has to understand the difference with intelligence. Należy zrozumieć tę różnicę za pomocą inteligencji. Everyone knows that his material body has developed from a spiritual spark, and similarly the universal body has developed from the supreme spark, super soul. Każdy wie, że jego materialne ciało rozwinęło się z iskry duchowej i podobnie ciało kosmiczne rozwinęło się z najwyższej iskry, duszy najwyższej. As the individual body develops from the individual soul, the gigantic body of the universe develops from the supreme soul. Tak jak indywidualne ciało rozwija się z indywidualnej duszy, tak potężne ciało Wszechświata rozwija się z duszy najwyższej. Just as the individual soul has consciousness, the supreme soul is also conscious. But although there is a similarity between the consciousness of the supreme soul and the consciousness of the individual soul's consciousness is limited, whereas the consciousness of the supreme soul is unlimited. Tak jak indywidualna dusza posiada świadomość, tak również świadoma jest dusza najwyższa. Ale chociaż istnieje podobieństwo pomiędzy świadomością duszy najwyższej a świadomością duszy indywidualnej, świadomość duszy indywidualnej jest ograniczona, podczas gdy świadomość duszy najwyższej jest nieograniczona. This is described in the Ayurveda 13.3. Kshatriyam Chapimam Vidhi. The super soul is present in every field of activity, just as the individual soul is present in the individual body. Both of them are conscious. The difference is that the individual soul is conscious of their individual body only, whereas the super soul is conscious of the total number of individual bodies. Zostało to opisane w Bhagavad Gita 13.3 Kshatriyam Chapimam Vidhi. Dusza najwyższa jest obecna w każdym polu działania, tak jak dusza indywidualna obecna jest w indywidualnym ciele. Obie z nich są świadome. Różnica jest taka, że dusza indywidualna jest świadoma jedynie swego indywidualnego ciała, podczas gdy dusza najwyższa jest świadoma wszystkich indywidualnych ciał. Verse again. Jeszcze raz przeczytamy werset. Z ogólnej sumy energii Mahatattwy stworzyłem fałszywe ego, trzy siły materialnej natury, pięć elementów materialnych, indywidualną świadomość, 11 zmysłów i materialne ciało. Podobnie od Boga Najwyższej Osoby pochodzi cały Wszechświat. So this is philosophy. Więc to jest filozofia. We may not be very interested in philosophy. Możemy nie być bardzo zainteresowani filozofią. But that's okay. We can take devotional service anyway. Ale tak czy inaczej powinniśmy podjąć służbę oddania. Chant Hare Krishna, do service for the deity. Intonować Hare Krishna, pełnić służbę dla bóstwa. And then Krishna will reciprocate with you. I Krishna ci się odwzajemni. And you'll feel inspired to continue your chanting Hare Krishna and serving the Guru. I będziesz się czuć zainspirowany do intonowania Hare Krishna, służenia Guru. So even if you're not a big scholar, you can make progress in Krishna consciousness. Więc nawet jeśli nie jesteś wielkim uczonym, możesz robić postęp w świadomości Krishna. The gopis were not very scholarly. Gopi, one nie były bardzo uczone. But they knew that Krishna was. They loved Krishna. Ale one kochały Krishna. But we can't imitate that. So generally we say the philosophy is important, so that we don't give up our process. Nie możemy tego imitować i dlatego generalnie mówimy, że filozofia jest ważna po to, żebyśmy nie porzucili procesu.
and we perform some austerity. I pełnili jakieś wyrzeczenia. Like rising early. Takie jak wstawanie wcześniej rano. But the gopis don't have to do that. Ale gopi nie musiały tego robić. They don't have to study shastra or chant on their beads. Nie musiały studiować siastr, intonować na koralach. Or do any austerity. Czy robić jakieś wyrzeczeń. Because they are spontaneously in love with Krishna. One były spontanicznie zakochane w Krishna. So this is our goal. We want to be servant of these gopis. I to jest nasz cel. Chcemy być służącymi tych gopi. But we accept knowledge, devotional knowledge, which increases our faith. Ale przyjmujemy tę wiedzę w służbie oddania, która zwiększa naszą wiarę. Without this knowledge, we can be carried away by the atheists. Bez tej wiedzy moglibyśmy być zwiedzeni czy odwiedzeni przez ateistów. So we have to be able to defend ourselves. Dlatego musimy być w stanie się bronić. Especially if we're going to preach. Szczególnie jeśli mamy nauczać. So Lord Chaitanya was preaching. I pan Chaitanya nauczał. He was sending Nityananda Haridas door to door. On wysyłał Nityananda i Haridasa od drzwi do drzwi. Prabhupada was preaching, he came to the west. Prabhupada nauczał, przyjechał na zachód. So for preaching, we need to have some philosophy also. I do nauczania potrzebujemy też mieć jakąś filozofię. People ask us, well, who are you? What's your point? Ludzie będą nas pytać, kim jesteś, o co ci chodzi? We have to explain, yes, I'm a servant of Krishna, and I'm here on the order of my spiritual master to give people this knowledge that they can be free from birth and old age and disease and death. To wtedy musimy wyjaśnić, że tak, jestem sługą Kryszny, jestem tutaj na polecenie mojego mistrza duchowego po to, żeby dawać ludziom wiedzę, żeby mogli uwolnić się od powtarzających się narodzin i śmierci. There was a little daughter of Shamshinder and Maliti named Saraswati. So Prabhupada had some kind of rasa with her. Kiedy była taka malutka córka Shyama Sundara i Malati, miała na imię, what was her name? Saraswati. Saraswati. I Śla Prabhupada miał taką rasę z tą malutką córeczką. So once he told her that she should preach something like that. Pewnego razu powiedział jej, że powinna nauczać. So she would approach people in Vrindavan or wherever, and she would walk right up to the adult and she'd say, do you know who the Supreme Personality of Godhead is? I ona wtedy zwykła podchodzić do ludzi i czy wiesz, kim jest Bóg, najwyższa osoba? And people would look at this one. Ludzie patrzyli na nią tak, no. No nie. She would say, Krishna! Ona mówiła, to Krishna! And then go away. I odchodziła. So Prabhupada said, that is preaching. I Śrabiał Pana powiedział, to jest nauczanie. Just tell people. Po prostu mów ludziom. Krishna is God. Krishna jest Bogiem. Okay, any comments, questions? Czy są jakieś komentarze albo pytania? Yes. Maharaj, sytuacja tutaj taka jest, że jesteśmy wieczni, ale jesteśmy umieszczeni w takiej atmosferze tymczasowości. I czasami w trakcie, jak przekazujemy ludziom jakąś wiedzę, to oni mówią, ale dlaczego Bóg jest taki, że umieścił nas w takiej atmosferze i my musimy się tutaj tak zmagać? I nawet czasami słyszę od bhaktów takie po prostu tego typu lament. I tak, że taki lament i jaki taki najlepszy argument jest na to, żeby tak odpierać. Często słyszę takie właśnie. Alright, so we are eternal, but we are placed in this material situation of temporariness. And sometimes people are like complaining that why did God put us in such awkward conditions? Krishna is okrutny. That God is cruel, and even sometimes devotees lament like that. On so, what is the best argument to dispel such lamentation and the best argument is that it's based on our independence that we're reading. Najlepszym argumentem jest to, że to jest z powodu naszej niezależności, to co czytaliśmy. God is fully independent, so we have a little independence. Bóg jest w pełni niezależny i my mamy odrobinę niezależności. So we've chosen individually, each one of us, to put ourselves in the center, therefore we come to the material world. Więc my wybraliśmy, każdy z nas indywidualnie zdecydowaliśmy postawić siebie w centrum i dlatego tu przyszliśmy. If you want to make pure justice, God could just eliminate us. Psh.
Gdybyś chciał czystej sprawiedliwości, Bóg mógłby nas po prostu usunąć. You're a tiny particle of me and you're turning against me, therefore offered your head. Jesteś malutką cząstką mnie, odwracasz się ode mnie, ściąć ci głowę. But he doesn't do that. Ale on tak nie robi. Instead he allows us to come to the material world. Zamiast tego pozwala nam przyjść do materialnego świata. Where we can deal with Maya. Gdzie możemy się, że tak powiem, so another name for Maya is mercy. Działać z Mają. Innym słowem znaczeniem Maya jest łaska. She's kicking us, but that is to bring us to the point of surrender to Krishna. Kopie nas, ale to po to, żeby doprowadzić nas do punktu poddania się Krishna. We just see the kicking and say, oh, this is not fair. I'm a good person. Why am I suffering? My tylko widzimy to kopanie i myślimy sobie, oh, to niesprawiedliwe. Przecież jestem dobrą osobą. Dlaczego cierpię? Today my finger is cut. Sam Prabhupada dawał przykład, że dzisiaj zacząłem się wpadać. I should think, instead of cursing God, I should think, I'm such a sinful rascal. My head should have been cut. But because I'm becoming a devotee, Krishna has only given me this token suffering, my finger. I Prabhupada powiedział, że powinniśmy myśleć, zamiast obwiniać Boga, że jestem tak grzesznym draniem. Dzisiaj zacząłem się wpadać, a powinienem był stracić głowę. Ale zamiast tego Krishna po prostu dał mi taką malutką reakcję zastępczą. Instead of that, then we blame God. Ale nie robiąc tak, my obwiniamy Boga. Oh, I'm such a good person. Why is this happening to me? Och, jestem taką dobrą osobą. Dlaczego to mi się przydarza? But if you're such a good person, what are you doing in this place? Ale jeśli jesteś taką dobrą osobą, to co robisz tutaj w tym miejscu? Therefore, Lord Chaitanya stresses, whether you treat me roughly in your embrace or make me broken-hearted, still you're my Lord, unconditionally. I dlatego Pan Chaitanya podkreśla, że bez względu na to, czy zgnieciesz mnie w swoim uścisku, czy złamiesz mi serce, nie pojawiając się przede mną, tak czy inaczej jesteś moim Panem bezwarunkowo. We discussed on this point last night. Omawialiśmy to wczorajszego wieczora. A ten kampanii. Sasami Krzemano, Punjana, Vatma, Kritami, Paka. Krit, Vak, Vapurvi, Vidat, Hana, Namaste, Jiveta, Yom, Mukti, Fade, Sadaya, Vak. He's a scholar. Translation? Że ten, kto toleruje te cierpienia życia i z, modląc się w sercu, z ciałem, i sercem, ciałem i słowami ofiaruje pokłony najwyższemu Panu, rozumiejąc, że te cierpienia spotykają go w wyniku jego własnych uczynków, jest kwalifikowany do wyzwolenia, gdyż jest ono mu spadkobiercy, tak jest pisane. There's so many examples. The Pandavas had to see Bali Maharaj and everybody, Prahlad Maharaj. In order to Prabhupada also, so much difficulty was there. I dlatego mamy tyle przykładów. Prahlada Maharaja, Bali Maharaja. I Śla Prabhupada też przeszedł tyle cierpienia. I told a story in Hong Kong, Prabhupada was asking devotees to tell their most difficult time in Krishna consciousness. Ja opowiadałem, jak to było w Hong Kongu, kiedy Śla Prabhupada Śla Prabhupada poprosił wielbicieli, żeby opowiedzieli, jakie były ich najtrudniejsze chwile w świadomości Krishna. Then I asked Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness? I później ja zapytałem Śla Prabhupada, a Śla Prabhupada, jaki był twój najtrudniejszy czas w świadomości Krishna? We were all kind of smiling and then suddenly when I asked that question Prabhupada, the whole mood changed. Wszyscy się tak uśmiechaliśmy, dzieliliśmy i jak ja zadałem to pytanie, to nagle cały nastrój się zmienił. Prabhupada became very grave. Śla Prabhupada stał się bardzo poważny. He said, you don't want to know about that. Powiedział, nie chcecie nawet o tym wiedzieć. Oh my God, just by hearing about it would have killed us. Ja pomyślałem sobie, o Boże, to jakbyśmy nawet to usłyszeli, to by nas zabiło. But we think we have so many bad things happen to us, but Prabhupada had so many difficulties. My myślimy, że tak tyle złych rzeczy nas spotkało, ale Śla Prabhupada miał tyle trudności. We should expect that it's going to be difficult. Więc powinniśmy oczekiwać, że będą trudności.
Swami's also have so many difficulties. Karmi też mają tyle trudności. Therefore Krishna says, Dukalayam, the whole place is full of suffering. I dlatego Krishna mówi Dukalayam, że całe miejsce jest pełne cierpienia. So we blame Krishna for that, but he makes the suffering so that we don't foolishly think this is my home. Obwiniamy o to Krishnę, ale on to specjalnie tworzy w ten sposób, żebyśmy nie zaczęli myśleć, że o, to jest mój dom. This is not my real home. This is my temporary place, and I'm going to go. I want to go to my real home, back to God. To nie jest mój dom. To jest tymczasowe miejsce, a ja chcę wrócić do mojego prawdziwego, wiecznego miejsca, z powrotem do domu, do Boga. Would you ask anybody, who are you? Ale zapytasz kogokolwiek, kim jesteś? I'm Polish. A, jestem Polakiem. I'm a man. Mężczyzną. This is my country. To jest mój kraj. This is my wife. To moja żona. This is my house. Mój dom. But then you suffer. No i wtedy cierpisz. Because you misidentify yourself. Bo się utożsamiasz z błędnymi rzeczami. We're trying to wake people up, who you really are. I staramy się obudzić ludzi do tego, kim naprawdę jesteś. Sanat Goswami, when he came to Lord Chaitanya, asked him, who am I? Why am I suffering? Sanatana Goswami, kiedy przyszedł Chaitanya, zapytał, kim jestem i dlaczego cierpię? So we bring these people and we'll tell them why they're suffering. Więc przyprowadzajcie tych ludzi, będziemy mówić im, dlaczego cierpimy. Which devotees are saying like that? Którzy wielbiciele tak mówią? A przyprowadź takich, od takiej osoby. Będziemy im mówić, dlaczego cierpią. Jacy wielbiciele tak mówią. Where are the bodies who are complaining? Gdzie są ci wielbiciele, którzy się skarżą? I have to admit that sometimes I have that kind of thoughts. Muszę przyznać, że czasami mam takie myśli. He's admitting that he thinks like that sometimes. Yeah, that's called Maya. To się nazywa Maya. We have to own our own shit. Musimy, że tak powiem, posiadać własne odchody. We can't blame the President Trump or the this or that. That's the tendency. We don't want to accept that, yeah, this suffering condition is due to my karma. Nie możemy obwiniać tego, tamtego prezydenta Trumpa, nie. Musimy przyjąć, że to cierpienie jest wynikiem mojej własnej karmy. Therefore we don't get to the root of the problem. Bez tego nie dochodzimy do korzenia problemu. Deal with the superficial. Traktujemy to tylko powierzchownie. The root of the problem is that I'm not in my real home. Korzeniem problemu jest to, że nie jestem w swoim prawdziwym domu. Now we give the example of the son of a rich man. He has amnesia. He doesn't know who his father is. Dawałem przykład syna bogatego człowieka, który dostał amnezję i nie wie, kim jest jego ojciec. So he may be wandering, neglected, and no living under a tree and. On może szwendać się zaniedbany, żyć pod drzewem. So if somebody meets him and tells him, you know, your real father, he has a big house there, why do you go and tell him he's looking for you, he'll be so happy to meet you. Ale jeśli ktoś mu powie, że o, twój prawdziwy ojciec ma tam wielki dom, on czeka na ciebie. Krishna is eager to have us back to his abode. I podobnie Krishna czeka, żeby nas mieć w swojej siedzibie. But if we're blaming him for our misuse of independence, then how can he accept us back? Ale jeśli obwiniamy go za to, że my źle wykorzystaliśmy własną niezależność, to jak on może nas wrócić, zabrać z powrotem? Okay, Shambhaktam. Ki jai. Shambhaktam. Ki jai. Shambhaktam. Ki jai.